Wszystkie szczegóły na złoteprzeboje.pl. Wszystkie szczegóły na naszej antenie od poniedziałku. Także jeszcze jest czas. Umieścić mapkę, na której pokazuję miejsca, gdzie można opróżnić kasety w Szkocji. Tych miejsc jest kilkadziesiąt. To są te miejsca, które my znamy, a wy oczywiście poznacie następne. Będziecie mogli mapkę uzupełnić. No, chętnie to wrzucimy, bo... Dzianki, jak na przykład w Anglii, gdzie podjeżdżamy do kempingu, widzimy, że jest urokliwie fajnie, jakoś tak pusto, zachęcająco, a od razu przy wejściu właścicielka kempingu podchodzi, pyta, czy mamy psa. No mamy o takie coś maleńkie. No to no. Oczywiście, jeśli nie kupicie ich w Polsce, bo u nas zazwyczaj są mrożone, one są takiej średniej jakości, więc często te krewetki lepiej lekko podsmażyć, tak żeby one trochę temperatury dostały. I wszystko, że dobrze moglibyście już wrzucać pozostałe rzeczy, z racji tego, że ta patelnia jest dość duża, jeszcze muszę chwilę poczekać, ale ona wcale nie jest duża jak na standardy hiszpańskie. Jeśli chodzi o ilość bulionu, to zazwyczaj przyjmuje się, że na jedną szklankę ryżu dodaje się 3 szklanki bulionu. W tym momencie jesteśmy na etapie, na którym jeszcze powinniśmy wszystko wymieszać. Generalnie, jeśli chodzi o przygotowywanie paeli, to ono polega na tym, że kiedy doda się już wszystkie składniki na patelnię, często już się nie miesza.